Zagrajmy dalej w Albion. Lubię tę grę nagrywać, bo lubię w nią grać. A tak na marginesie mówiąc, to w momencie nagrywania tego odcinka jeszcze żaden nie jest wysłany, nie? Tak więc... Dobra, nieważne. Tutaj ostatnio sprawdzaliśmy, jak wyglądają nasze postacie, nie? Poziom 8, poziom 7, poziom 8, poziom 5. Dobra. I miałem sobie tutaj wczytać tego save'a. Jirinar, napchani Herosi. Do takiego stanu dochodzi się po paru godzinach łażenia dookoła wyspy. Nie? Jeżeli chodzi o Sire, to ona ma tutaj czary niektóre już wyszkolone na maksa. O, no tak, light na maksa, to znaczy, że będziemy mieli teraz permanentne światło we wszystkich lochach. Lekkie leczenie, te czary tutaj zamrażające, to są te cheaterskie czary. Ten czar też jest cheaterski. Dobrze. Jak wygląda stan ekwipunku naszych bohaterów? 32 niebieskie napoje, 39 niebieskich napoi, 20 niebieskich napoi, 50 niebieskich napojów. Te wszystkie napoje zostały zgarnięte tym trikiem, który ja kiedyś pokazywałem w pierwszym filmie, nie? A mianowicie, że można narobić sobie tych napojów, ponieważ tam jest taka jedna pani doktor, która po prostu daje, nie? Dlaczego Sira ma miecz? Aha, bo ja ją tutaj postawiłem chyba z przodu broni Reinera, tak. Dobra, zrobimy w ten sposób. No, odnowiły nam się te naboje do pistoletu, nie? Jak tutaj wygląda ich wyszkolenie? No, Sire trenowałem w walce wręcz, nie? O kurde, ten ślad daje siły. No, nieźle. Tak w ogóle tutaj mamy kupioną najlepszą zbroję, nie? Najlepszy miecz. Jeszcze może kupić lepszą broń, ale niestety ta broń jest dwuręczna. I po prostu ten, spada tutaj obronność Drirowi. A jednak, jeżeli nie będę używał tych cheaterskich czarów, to wolę, żeby Drir się umiał jednak bronić, nie? Miał, to znaczy, dużą obronę. To się zastanawiam, czy niby nie wcisnąć właśnie tego noża Drirowi. Chyba nie. Chyba nie, niech Sira go ma. I możemy w sumie wyruszać. Aha, jeszcze pokażę, jaki wygląda stan sklepów teraz w ogóle. Tutaj chodzi ten Rabir, nie? Gdzie on jest? Jest. Rozmawiaj. 23 zielone napoje, 91 niebieskich napojów sprzedanych, 60 tych, 59 z tych, 60 tutaj tych zwarniaków, nie? I różne takie różne śmieci też, nie? Dobra. Nie. Mam jeszcze napoje z maną? To jest pytanie ważne. A tylko 8 mam niebieskich. Dobra, nieważne, starczy. Udajemy się do budynku rady. Cicho. Ja sobie tutaj zapiszę automatycznie na 28. Kurde, zapomniałem, że tutaj klawiatura numeryczna znowu nie działa. 28. Kontynua. Pogadajmy. Witajcie, moi ludzcy przyjaciele. No cóż, Tom, jesteś gotowy, by rozpocząć swoją podróż? Statek już na ciebie czeka. Tak, Sabina Jones. Myślę, że musimy opuścić swoje piękne miasto. A więc chcecie iść. Chcecie odejść, chcecie wyjeżdżać. Mam nadzieję, że pomimo tego smutnego wypadku z Akirem macie dobre wrażenie. Macie dobre wspomnienia z Jirinar. Doświadczyliśmy dużo i twoi ludzie już nie wydają nam się aż tacy obcy, jak się wydawali krótki czas temu. Ciężko mi mówić do widzenia, więc po prostu sobie pójdziemy. Twoje słowa mnie cieszą, Tomie Driscollu. Teraz
każe komuś zabrać was do waszego statku. I życzę wam dobrej i udanej podróży. Johnston wyrzeczy Tomowi i jego towarzyszom do portu, gdzie czeka na nich statek. Mówią, żegnają się i statek wyrusza z portu na morze. Hurra! Martwię się tym, co leży w przyszłości, w naszym poszukiwaniu miejsca, w którym wylądowało Toronto. Mamy nadzieję, że nic groźnego. Oj, Rainer, mylisz się. Cóż, wydaje mi się, że dobrze nam poszło nasze pierwsze śledztwo. Po tym, co się stało, proponuję, żebyśmy zapomnieli o formalnościach. Od tego momentu. Co ty myślisz, Rainerze? I wy, Drir, Syra? Wszyscy zgadzają się zapomnieć o formalnościach. O, chodzi ten. Screen tam stoi. Grozi nam. Grozisz mi? No. Podróż trwa wiele dni. W tym czasie Drir uczy wszystkich języka, którym posługują się ludzie na następnej wyspie. W końcu pojawia się ląd. W końcu Tom i jego towarzysze czują twardy grunt pod nogami. Żegnają się z załogą i zaczynają się rozglądać. Rainerze, będziesz miał coś do powiedzenia? Nie? A jednak. Spójrz na to, Tom. Nie wiem zbyt wiele o historii, ale te chałupy wyglądają jak... wyglądają na celtyckie. Nie tylko są ludzie na tej planecie, ale najwyraźniej są oni potomkami Celtów. To jest całkowicie niemożliwe. Tak niemożliwe jak dziwny fenomenon, który zauważyliśmy u Iskai, magia? Nie patrz tak na mnie. Ktoś to musiał powiedzieć. Ta planeta najwyraźniej nie działa tak jak nasza i nie wydaje się... I nie wydaje się tym być zawstydzona. Dziwne to sformułowanie. Chodźmy. Bądźmy trochę bardziej pragmatyczni na ten temat. Gdy znajdziemy Toronto, będziemy mieli wystarczająco czasu i środków, aby rozwiązać wszystkie zagadki, które ten świat ma do zaoferowania. Może i masz rację. Prawdopodobnie nadszedł czas, gdybym rozszerzył moje horyzonty na naukę natury. Coś takiego powiedział. Nie powinienem unikać uczenia się czegoś nowego. Pragmatyczna propozycja. Myślę, że powinniśmy porozmawiać z dowódcą wioski. Czy tam chief. To jakby to tłumaczyć? Starszy? Chyba tak, nie? Chociaż to jest bardziej taki mini król, o, jakby to ująć. Kurde, brakuje mi teraz słowa po prostu. Powiedzmy, że chief, nie? Prawdopodobnie będzie wiedział, jeżeli coś dużego, co mogłoby być Toronto, zostało zauważone w pobliżu. Jeżeli ludzie tutaj mają coś wspólnego z Celtami, musi być tutaj plemienny król albo ktoś w tym stylu. Jeżeli nie słyszeli nic o waszym gigantycznym statku powietrznym tutaj, możemy spróbować dostać się do Maini, dużego kontynentu na wschód stąd. Możemy, kurde, ale statek już odpłynął, nie? Mógł na nas poczekać. Talk tu? Porozmawiaj? Chrum. To jest całkowicie normalna ziemska świnia. Jeżeli ludzie jakimś cudem zdołali tutaj się przedostać, zakładam, że to nie jest zadziwiające, że przeprowadzili swoje
zwierzęta hodowlane. Kurde, Tom, jesteś całkiem wygadany. O, statek stoi. Będziemy mogli nim popłynąć, nie? Aha. Ciekawe, czy można teraz porozmawiać z Dryrem o tym. O, fuck. Ściana tekstu. Dobra, może później, co? Weźmy to. Kurde, chodzą tutaj ludzie, a tak w ogóle to naszym bohaterem się tutaj pojawił trzeci język, celtycki, nie? To jest dobre. Witajcie, jesteśmy gośćmi z dalekich krajów, prawda? Chcecie ze mną porozmawiać? Na bogów, to jest pierwszy czas, kiedy widzę futrzaka. Fury. Znaczy się Iskai. Na własne oczy. Jesteście tacy duzi. Co wiesz o Iskai? Dużo o nich słyszałem. Byli tu? Niektórzy z nas chyba ich poniżają coś takiego, czy ma ich w poważaniu. Ale inni boją się ich i szanują ich za ich zdolności wojownicze. Dobra, nieważne. Kto to? Pleitos! Aż takie greckie imię, nie? Jestem wojownikiem Tarnosa i nie mam innej profesji. Nieważne. A ty? Nie masz nic do powiedzenia. O, ktoś tu chodzi. Kto to jest? Jakiś dzieciak. Garis. Witajcie, obcy. Co może zrobić dla was prosty żeglarz? Witaj, Garis. Szukamy środków podróży na Maini, lądu na wschodzie. Naturalnie, cena za transport to 200 sztuk złota. Naturalnie, każdy podróżnik musi mieć pozwolenie od Tarnosa. Porozmawiajcie z nim o swojej podróży zamorskiej. Znajdziecie go w jego domu w środku wioski. Ach. Czyli kurde, żeby wypłynąć, musimy sobie załatwić pozwolenie od króla, nie? Kto to? Nikt ważny. Co to? Sklep z żarciem. Tylko z żarciem? Tylko z żarciem. Nie chcemy nic od ciebie. Spaduwa. To cześć. Tutaj w ogóle na tej planszy znajdują się trzy takie wioski. Odwiedzimy je wszystkie w trakcie gry. No i tutaj mamy króla Kluoty, bo ta wioska się tak nazywa, nie? Kluota. Zobaczmy, czy można go z czegoś okraść. Przede wszystkim, nie? Nie wydaje mi się. Aha, tak w ogóle to ten film się zaraz skończy, więc... Czy tak? Tak. Więc w sumie do następnego, nie? Źle zrobiłem. Ble, 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 ble.